Więc wyniki pierwszego kwartału potwierdziły przede wszystkim, że model się sprawdza. Biorąc pod uwagę wyniki, które podał GUS, jeżeli chodzi o sektor budownictwa i wyniki nasze branżowe, czyli wyniki, które podaje Stowarzyszenie Hurtowni Elektrycznych, widać zdecydowaną różnicę między naszymi prawie plus 9% wzrostu, a spadkiem w dystrybucji około 6%. Czyli cel, który żeśmy sobie kiedyś założyli, że sprzedaż Timu nie będzie tak mocno skorelowana z sektorem budownictwa, widać, że zaczyna być realizowany. Może to jeszcze nie jest to, co byśmy chcieli, ale sukcesywnie do tego punktu dochodzimy, czyli odstrajamy się od koniunktury w sektorze budownictwa i to jest, najbardziej mnie cieszy, że chodzi o wyniki pierwszego kwartału. Nas interesowała sprzedaż przez e-commerce, przez online 70 do 80%. W tej chwili mieliśmy w pierwszym kwartale 72%. To jest poziom, który mnie satysfakcjonuje i tutaj nie będziemy, że tak powiem, na siłę zwiększali. Ja uważam, że sprzedaż online'owa będzie rosła w sposób naturalny, jeżeli będziemy dalej rozszerzali ofertę produktową i dalej będziemy pozyskiwać nowych klientów. Mamy najszerszą ofertę produktową, 75 tysięcy produktów na magazynie, ponad 150 tysięcy pokazujemy w sklepie, więc szukamy trochę dostawców technicznych też, ale już nie tak stricte związanych z branżą budowlaną. Tutaj jest dość duże pole do popisu, więc cały czas pracujemy nad tym i myślę, że w trzecim kwartale tego roku już to będzie widoczne, że się troszeczkę zmieni struktura asortymentowa.